Ja mam pytanie, bo dodzwoniłam się do Świadka Jehowy, tak? Tak, słucham. No i właśnie w Mateusza, 5 rozdział i Ale trzeci. przepraszam, jak pani się nazywa? I skąd pani jest? Ja jestem Halo? Urszula, ja jestem. Tak? No i I dzwonię ze. mój numer telefonu? A z jakiego miasta pani jest, jeśli mogę zapytać? Ze Śląska. A to proszę na Śląsku, jak świadkowie Jehowy stoją gdzieś przy wózku, albo jak panią odwiedzają, to proszę z nimi porozmawiać, dobrze? Ale chodzą świadkowie, odwiedzają, bo właśnie nie chodzą. Chodzą. Tak? A Mają czy pani taki jest ze przykaz. Śląska? Tak? Mają taki przykaz, że mają chodzić, tak? No, mają przykazu, chcą chodzić, bo rozumieją dobrze słowa Jezusa. To czemu służą Jehowie, a nie Jezusowi? Ano właśnie. Dzień dobry panu. Już kiedyś chyba rozmawialiśmy na ten Brat temat. Bogdan, jeden ze 24 starszych, objawienie Miłego 19:4. dnia panu życzę. Nie lękaj się, czemu się boisz prawdy Chrystusa? Bo Jehowa cię oszukał? No bracie. No i tak, taka rozmowa ze świadkami. Będziemy od panu wyzywał, a ja jestem bratem Chrystusa. I co? Taki przykaz mają, że Jehowa ją karze, bo zginą w Armagedonie. On mówi, że nie mają przykazu. Mają. To jest szantaż psychiczny. I dlatego świadkowie są tak mocno zestresowani po kongresie, że też żadnej różnicy nie ma, że jakiś uśmiech, rozmowa, to tylko odsunęli się ze stojaczkiem dzisiaj. To mają namieszane w głowie, że nastraszeni są, że muszą ze strachu tam być u tego Jehowy, a na końcu Jehowa ich po śmierci. A Chrystus czeka, żeby was wyzwolić z waszych kłamstw. Bo wy kłamiecie i sami siebie oszukujecie, jak faryzeusze, Mateusz 23 rozdział. Jesteście pobielane groby, bo macie piękne te swoje obiekty. W Sosnowcu to było, nie? No i te piękne obrazki, że tutaj rzeczywistość jest inna. Bo przez telefon się boi, nawet nie ma kamerki, żeby rozmawiać. Właśnie ja chciałam przeczytać ten No, przecież. werset. Szczęśliwi, którzy są świadomi swej potrzeby duchowej, gdyż do nich należy Królestwo Niebios. To jest Mateusza 5:3. No i świadkowie właśnie, że mają te potrzeby duchowe, też taki nacisk, że tych ośmiu u góry, że to im daje im pokarm i oni ten pokarm muszą no zjadać. No, W jedzą sensie na mózg i później nie chce duchowym. rozmawiać ze starszym, objawienie 19:4, starszy. Apostoł Piotr był starszym i cierpiał dla Chrystusa, nie dla Jehowy, bo oni apostołowie nie znali Jehowy. Oni poznali 3,5 roku Chrystusa, a Judasz go nie poznał i się powiesił, bo zdradził prawdę, całował Chrystusa. Oni całują się, przytulają się dla Jehowy i uśmiechy. To są mormoni, żeby nie było, że świadkowie, ale świadkowie są po tych samych pieniądzach, co mormoni. Jeszcze gorsi, bo właśnie głoszą, rzekomo głoszą, ale Chrystus ich nie posłał tylko Jehowa. Mateusz 7:15, świadków Jehowy posłał właśnie, jako owce są wewnątrz, są wilkami. Paweł Procner wyzwał mnie w moim mieszkaniu, żona też była, ja byłem w pokoju, ona w kuchni, wyzwał mnie od szyderców. A ja wtedy jeszcze jadę, ma szacunek dla starszych, mówię, żeby Jehowa mu wybaczył. Ale ja wiedziałem, że ja po prostu jestem uczniem Jezusa. Jeszcze nie rozumiałem tego Jehowy, tego Jezusa, o co tu chodzi. I wiedziałem, że tylko Jezus jest nade mną. 1 Koryntian 13, 11 rozdział, od 1 do 3. A starszy od świadków Jehowy, starszy zboru, mówię do niego, wujek, to weź, naoliwij mnie, dam mu przekład Nowego Świata. Jakimś wersetem, bo Jakuba jest napisane, jak ktoś choruje, no to niech przywoła starszych zboru i tak dalej, go namaści oliwą, olejkiem. No wersetem biblijnym, nie? Bo jak maszynę do szycia na oliwie, to chodzi jak zegarek. To mnie wyzwał, wyśmiał mnie w mieszkaniu. I Chrystus mi pokazał, że to jest ten faryzeusz, że ksiądz jak chodzi po kolędzie i mi życzył tam na cały rok błogosławieństwo jakieś, a ten przełożony świadek Jehowy w moim mieszkaniu mnie wyzwał, że ona była świadkiem tego. Także przeciwko to, że jak tam się prawdę powie, to te wilki, te starsi tam te zło robią, te starsi zboru. I my mamy do nich właśnie z całej Polski, z internetu w 2017 roku były pisane SMS-y,
Było dzwoniony, no to zaraz policja, takie reakcje jak teraz. Nic się nie zmieniło, Jehowa się nie zmienił, Jehowa nienawidzi prawdy Chrystusa. Także zadzwońcie się do jakiegoś tam numer telefonu, na przykład Płoński jest, Nowy Dwór, tak. No i zobaczcie, to jest starszy. Jak się odezwie starszy, to są z internetu, gdzie się oni reklamują, że są starszymi. Oczywiście od Świadków Jehowy, tak. To są, i oni po prostu są jak... No oni nic nie wiedzą, to są faryzeusze. Większy stołek w świecie, w religii w świecie, to jest bliżej no, władza diabła, nie? Taki faryzeusz. To prości ludzie, biedny biednemu pomoże, a ci faryzeusze mają wyprane mózgi i mają tą rządza władzy. On musi mieć tą władzę i komitet sądowniczy, on się czuje taki wielki, że później ogłoszą, że ten już jest wykluczony, ale nie powiedzą owieczkom, tym Świadkom Jehowy, tym pionkom niskim, głosicielom, dlaczego, co, jak. Tylko nie rozmawiajcie z nim, ostracyzm. Tak, ale oni fałszywie osądzają, wyrok na siebie wydają, bo jakim sądem sądzą, to spadnie na nich. Także prawda Chrystusowa dopadnie każdego, bo Judasz był blisko i też go dopadła prawda Chrystusowa i Chrystus nie uśmiercił Judasza. Jehowa wszystkich uśmierci. Allah i Buddę to są te fałszywe bogi wymyślone przez ludzi religijnych, którzy ich poddani ich utrzymują. Księga Dzieje Apostolskie, 17 rozdział od 11 dla Berejczyków wnikliwych, badali pisma, przekłady i tak dalej. Dzieje Apostolskie 17 od 11 do 34. Czas niewiedzy się skończy i Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, tylko chce zamieszkać w naszym sercu, w naszym postępowaniu, tak jakby Chrystus dzisiaj postąpił, jakby był, czyli jak Chrystus by pojechał tam do Sosnowca na te kongres, centrum kongresowe, to też go wyproszą, bo Chrystus już nigdy do was nie przyjdzie, on posyła swoich uczniów, nie uczniów Jehowy, tylko swoich uczniów, bo on miał 12 apostołów i Judasz i uczeń też go zdradził, czyli tych prawd jego nie przyjął do serca, no jeden z 12 spełnił się Słowo Boże, litera prawa. Także naprawdę przykro mi, bo Świadkowie Jehowy nie macie Ducha Chrystusowego, Rzymian 8:9. A kto nie ma Ducha Chrystusa, nie jest Jego. Nie jesteście synami Bożymi, Rzymian 8:19, 9:16 albo 26. Tam, że dla imienia ludzce, Bóg chce dla swego imienia ten lud znajdzie, tak? I ci, co go nie szukali, go znajdą. Objawił się tym, co go nie szukali. To jest Chrystus. 1 Koryntian 10, 4. Ta skała, co pili, to Chrystus. Czyli oni wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza, ale ich prowadził Jahwe, skała. I 1 Mojżesza 3, 15. Chrystus się narodził w tym słowie. Ewangelia na pierwszy rozdział przyszedł do swoich, do narodu wybranego. I go nie przyjęli. Dzisiaj Chrystus, ten sam Chrystus, Hebrajczyków 13:8, idzie do Świadków Jehowy przez swoich uczniów, Mateusz 23:8, bo on jest jedyny prawdziwy nauczyciel, Mateusz 10 rozdział 24-42. On nas posyła. I to są pytania do Świadków Jehowy, gdzie Duch Prawdy Chrystusowej przeze mnie napisał te pytania, natknione. Czy trzeba być Świadkiem Jehowy, żeby przejść Armagedon? Nie? Dziękuję, szanuję, do widzenia. Czy trzeba być w organizacji Świadków Jehowy, żeby służyć Bogu? Nie trzeba być? Nie, no bo każdy służy, ma go w sercu, tak? I mózg ma i sumienie i wie, że trzeba biednemu pomóc, to tak być życzliwy, tak szanować się nawzajem. W miłości Chrystusa, Ewangelia Jana, 13 rozdział 34-35. Żeby być uczniem Chrystusa, trzeba naśladować Chrystusa w Jego prawdzie. Co by Chrystus zrobił na naszym miejscu? Także łotry, celniki, prostytutki wejdą do Królestwa. Mateusza, 8 rozdział. Od 8 do 12, zobaczcie, żołnierz nie był dotykany, nie było nakładanie rąk i ten żołnierz uwierzył, że jego ze 100 żołnierzy setnik, ten żołnierz setnik, taki 100 żołnierzy pod sobą miał i oni zmartwychwstaną ci, Abraham, Izak, Jakub i ci, co mają wiarę, poganie, tak, nie znający Boga, ale łotry celniki wejdą i będą się uczyć Chrystusa. Zapłatą za grzechy i śmierć, a świadkowie, adwentyści, baptyści, wolni chrześcijanie, zieloni świadkowcy, oni psują ten obraz prawdy Chrystusa, dlatego Chrystus nas przestrzegł przed Świadkami Jehowy, synowie Królestwa, czyli Świadkowie Jehowy, zaś będą wrzuceni do ciemności, bo są zakłamani na zewnątrz, tam będzie płat, grzytanie zębów. Świadkowie Jehowy, jak nie przyjmiecie Chrystusa,
którego wam głosimy, czystego, co apostoł Paweł głosił, i chcemy was skrzesić, Mateusz 10:8, bo jesteście martwi dla Chrystusa, Efezjan 5:14. No to płacz, zgrzytanie zębów. To was czeka. I to Chrystus nas posyła, a wy jesteście tymi wilkami. Mateusz 7:15, objawienie 19, rozdział 20, werset, objawienie 20, rozdział 10, werset. I żywcem wasza firma, jako system świadków wiechowy, organizacji, korporacji, strażnicy, przebudźcie się, będziecie wrzuceni. Tak jak Judasz był żywcem wrzucony do piekła. I... no i odebrał sobie życie. A wy sobie nie odbierajcie życia, bo Chrystus przyszedł już i działa. Bądźcie aniołami, nie pionierami. I oddajcie cześć Chrystusowi. Nad każdym mężczyzną jest Chrystus. Także to był starszy samozwańczy, bo tylko jest 24 starszych. I ja mam ten tytuł starszego. Jehowa jest firmą i oni rozbijają ekosystem rodziny. Są mordercami. Jana 8:44, bo waszym ojcem jest diabeł, tak powiedział Chrystus do Żydów, do narodu wybranego. No i pierwszy Jana 3:14-15, że kto nienawidzi brata Bogdana, Kolosan 1:2 w Chrystusie, nie w Jehowie. Czyli wyraźnie jest napisane Kolosan Korintian, Kolosan 1:2, macie jakby w jedności w Chrystusie, nie z Jehową. To jest przykład świadków Jehowy. Także każdy świadek Jehowy jest fałszywy, adwentysta, baptysta jest fałszywy, bo są pozamykani, związani w religijne sekty, faryzeuszy, saduceuszy, nowożytnych. Słowo Boże jest żywe, spełnia się, a Chrystus wybiera. Apostoł Paweł, wszystko mu się zawaliło, a był taki gorliwy. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 5-20. Chrystus skrzesza was, bo pierwszy zmartwychwstał prawdziwie. Jego ojciec mu dał wszystko. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, ale mamy słuchać Chrystusa. Jana 5 rozdział 17-29, teraz ja jestem Synem Bożym, a Chrystus jest naszym Bogiem, Ojcem w niebie. Urszulka jest Córką Bożą. 2 Koryntian 6 rozdział od 1-18. Błogosławimy wszystkich. Błogosławimy.